mała widoczność. Tam w tym spotkaniu mgła duża w hali Oliwii, no i także dużo absencji w zespole toruńskim tamtym mecz, no ale to były mecze sparingowe na ten kalendarz. Września z Polonią, by tam na własnym lodowisku. No i rozpoczynamy to spotkanie. Środkowego szansa przed bramką i co, ależ okazję mieli Torunianie teraz. Marnuje tą doskonałą okazję grający z numerem 29 Jarosław Dołęga. Powinno być 1-0 dla zespołu toruńskiego w odpowiedzi krakowianie. No i to zespół Krakowi obejmuje prowadzenie. No a szybko niewykorzystana sytuacja zemściła się na zespole toruńskim. No i Damian Słaboń takim strzałem po długim słupku daje prowadzenie zespołowi Komarch Krakowi. Druga minuta. Zawodników toruńskich teraz strzelał Dąbkowski. Szansa na kontrę. 3-2, ale mocno ta formacja już zmęczona. No ale jest szansa na kontrę. Kukuszki nie ma szansy. Jeszcze strzał jest 1-1. Łątra faura Liszewskiego, Michał Kalinowski dobija strzał Daniela Mingę, no i w 10 minucie i 10 sekundzie Nesta Mires Toruń doprowadza do remisu. Witana Krystian Dziubiński, Petr Szinak, no więc słowacko-polsko-czeski duet na defensywie. Mateusz Rębkowski i Erik Spejdi, kanadyjski obrońca Komarch Krakowi. Krakowianie wygrali znowienie, no i zdobywają drugą bramkę. Oj, chyba teraz błąd Krzysztofa Bojanowskiego w tej sytuacji. Krystian Dziubiński czy Petr Szinak? Teraz zastanawiamy się, który z tych zawodników pisał się na listę strzelców. W zestawieniu nie udało się Torunianom po raz drugi w tym meczu zdobyć bramki w przewadze. Teraz ten, który wyjeżdżał z kary, Kruczek. No i właśnie tą zdobyła bramkę numer 3 dla Krakowi. 21 minuta. Maciej Kruczek, 3-1 zespół krakowski prowadzi na początku drugiej tercji. Wyjadą z tercji, no i już szybko krakowianie są w tercji obronnej zespołu toruńskiego. Drzewiecki doskonale najechał, Drzewiecki, brawo, da tą akcję kapitalnie. Kapica do nas zjeżdżającego Filipa Drzewieckiego, no i mamy piątą bramkę dla zespołu Komarch Krakowi. W minucie 29, minuta 58 sekunda. Filip Drzewiecki po raz drugi w tej tercji pokonuje Michała Krzysztofa Bojanowskiego. Wyjadą z tercji, no i już szybko krakowianie są w tercji obronnej zespołu toruńskiego. Drzewiecki doskonale najechał, Drzewiecki, brawo, da tą akcję kapitalnie. Kapica do nas zjeżdżającego Filipa Drzewieckiego, no i mamy piątą bramkę dla zespołu Komarch Krakowi. W minucie od zespołu Komarch Krakowi, a będąc przy temacie GKS-u Tychy, to w tym momencie prowadzą Krzyszanie 4-2 z ciarku PBS Bank Sanok na bramkę na 2-5 zdobywają Torunianie. Tak troszkę z niczego ta bramka padła. Chyba Mariusz Kuchnicki najbardziej zadowolony z tej sytuacji. Chyba to on wpisuje się na listę strzelców. Defensorów dużo sił tracą Torunianie podczas tej gry w osłabieniu, no ale niepotrzebne są te faule. Nie są to faule w jakichś sytuacjach trudnych. No i bramka numer 6 dla zespołu Komarch Krakowi. No i chyba Filip Drzewiecki skompletował hat-tricka w tym momencie, bo to chyba on zdołał jednak zmienić tor lotu krążka, czy też Maciej Kruczek. No zobaczymy, jak sędziowie to zinterpretują. 48 minuta i 55 sekunda, jedno nie ulega wątpliwości. Szósta bramka zespołu Komarch Krakowi. Czy dotknął ten krążek zbyt mało bramek? No i dzisiaj zagrali chyba najsłabsze spotkanie, jeżeli chodzi o defensywę. W tym momencie to spotkanie zakończone. 6-2. Komarch Krakowia wygrywa z Nestą Mires Toruń. Przypomnijmy strzelców bramek. 3 bramki Filipa Drzewieckiego po jednej dołożyli Damian Słaboń, Patryk Switana i Maciej Kruczek. Natomiast na Nestę Mires trafił Michał Kalinowski, a także Mariusz Kuchnicki, a więc czwarty mecz tych drużyn za nami. Czwarte zwycięstwo Komarch Krakowi, która umacnia się w czołówce, awansuje na co najmniej drugie miejsce w tabeli, a być może nawet zostanie liderem po tej serii spotkań. Nesta Mires z jednym punktem. No tak, niestety przegraliśmy mecz, nie jest nam łatwo, w każdym meczu walczymy o jak najlepszy wynik, jednak na razie gramy z bardzo silnymi przeciwnikami i ciężko o punkty.